zakres, historię powstawania. 2 lata trwało zbieranie i opracowywanie danych do publikacji 10-tomowego dzieła, które jest efektem pilotażowego projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym czasie prowadzono kwerendy, badania naukowe, archiwalne i terenowe oraz wizyty studyjne. Miasto Bolesławiec będzie miało, właściwie już ma, jako jedyne w Polsce Studium Ochrony Wartości Kulturowych. 23 listopada odbyło się uroczyste przekazanie opracowania Bolesławiec, województwo dolnośląskie, Studium Ochrony Wartości Kulturowych. Całe to studium zostało przygotowane przez pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oddział terenowy we Wrocławiu, we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i przy współpracy pracowników Wydziału Mienia, Gospodarki Przestrzennej, ale nie tylko, bo włączały się w to różne instytucje. Wielotomowe dzieło to kompendium wiedzy o historii miasta, zabytkach i niematerialnym dziedzictwie kulturowym, co stanowi nową w opracowaniach tego typu. Pierwszy tom zawiera zagadnienia ogólne, kolejne 3 zawierają katalog zabytków, a pozostałe to część ikonograficzna i kartograficzna. Ostatnie studium historyczne Bolesławca w innym charakterze powstało w 1953 roku, 70 lat temu. I było związane z powojenną odbudową miasta. Wtedy autorami byli wybitni wrocławscy specjaliści z zakresu historii sztuki i muzealnictwa. Współautorkami tego historycznego kompendium z ramienia Muzeum Ceramiki była Anna Bobertuba i Barbara Gnikowska. Natomiast z ramienia Urzędu Miasta swój wkład w jego powstanie wniosły Marta Zborowska, Marta Gęsikowska i Agnieszka Gergont. Katalog zabytków. To jest absolutnie niepowtarzalne. To, co zrobili pracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, to jest praktycznie obfotografowane wszystkie walory, wszystkie zabytki, które w Bolesławcu są. Opisane, obfotografowane. I tu macie podział, tak? Ośrodek historyczny miasta, zabytki sakralne, mury obronne, promenada miejska, parki, zabudowa miejska w układzie ulicami, mosty, wiadukty. Ta publikacja stanowić będzie merytoryczne wsparcie procesu planowania, rewitalizacji i aktualizacji dokumentów planistycznych miasta. Będzie również dokumentem bazowym dla gminnego programu rewitalizacji, gminnej ewidencji zabytków, a także wskazówką przy pozyskiwaniu kolejnych dotacji na remonty obiektów zabytkowych. No i oczywiście będzie to znakomita podstawa dla wszystkich zainteresowanych historią miasta.